pan prezes już od jakiegoś czasu, to znaczy od rozstrzygnięcia wyborów na pewno, funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie emocji. Czego Polacy oczekują, bo tego nie ma, a tego chce się jak powietrza. Konsekwencji. Od swojej władzy konsekwencji. No niestety infantylizm wychodzi. No pan prezydent jest troszeczkę chłopcem w krótkich majteczkach. Dobrze zaryzykuje. Wcale nie troszeczkę. Większe trochę. Pani doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ekspertka od retoryki i erystyki, więc bardzo mi przykro pani profesor, ale wie pani od czego zaczniemy? No od języka polskiej polityki, nie uciekniemy od tego tematu. Jak pani interpretuje, dosłownie i w przenośni, słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że ze strony tej władzy, która nieustannie łamie prawo, można się spodziewać wszystkiego, nawet zabójstw politycznych. Wiemy, że słowo może zabijać, to na pewno. A jak pani odniesie się do tej wypowiedzi? Pan prezes już od jakiegoś czasu, to znaczy od rozstrzygnięcia wyborów na pewno, funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie emocji. Bardzo, bardzo to poszło do góry u pana prezesa. No nie może się pogodzić z rzeczywistością, faktami. W dodatku go spotykają różne przygody takie, na które zupełnie nie jest przygotowany. I jako polityk, i jako prezes, i w ogóle. No na przykład takie, że on sobie czegoś życzy, a tu strażnik mu jakiś mówi. I to jego strażnik, z taki, jego komendantem. Tak, ja nie wpuszczę, ale w ogóle mowy nie ma. Pan prezes nie przywykł był, a on nawet na mównice sejmowe bez trybu wchodzi. I nawet pan Hołownia tam go ze dwa czy trzy razy on się zresztą, pani profesor, zwrócił do strażnika marszałkowskiego. A jak Hołownia każe mnie panu, mnie zabić, to pan to zrobi? No więc znaczy, to widzi pani, bardzo sytuacja. Podwyższony poziom emocji. Złych emocji. Tam by trzeba brać złych emocji, ale to dlatego, jak już pani aż tak chce, że agresja to jest taka pierwsza reakcja na frustrację. Mhm. Pan prezes sfrustrowany potężnie, to każdy psycholog widzi i to jest pierwszy taki odruch. Agresja. Chcę zresztą powiedzieć, że przypomnieć właściwie, że w sensie psychologicznym pyskówka tak zwana to też agresja. I teraz na takim, jak te emocje tak bardzo grają, to po prostu ludzie się ze słowami nie liczą. Mówią, język nimi gada, to się nazywa w retoryce. Język nimi gada, nie kontrolują. I ja bym się tu nie przywiązywała akurat do tego, co pan prezes wykrzyczał był, właściwie, chociaż tam był krzyk emocjonalny duży, chociaż może tembr głosu nie krzyczący, ale to nie ma znaczenia. I po prostu chciał bardzo dotknąć. Chciał bardzo zelżyć, znieważyć i wdeptać w ziemię. Więc krzyknął, od tej władzy wszystkiego się można, wszystkiego, nawet zabić mnie mogą. I nie przywiązywałabym się do meritum, natomiast to pokazuje, że pan prezes oj w niedobrej formie psychicznej. Pani profesor, ale jednak będę się trochę upierać. Dobrze. Albo może nie upierać, inaczej zapytam. Jeżeli pani podkreśla, że to jest pierwszy krok, pierwsza reakcja, agresja, i w tym pierwszym kroku słyszymy już o politycznych zabójstwach obecnie rządzących, to ja się boję myśleć, co będzie w drugim i w trzecim kroku. Nieprzewidywalne. Coś na pewno się przydarzy. Natomiast z tak zwaną rzeczywistością to nie ma wiele wspólnego. Pan prezes jest naprawdę od rzeczywistości odklejony i każde zetknięcie z tą razową rzeczywistością powoduje narastanie złych emocji. Co mam na myśli razową? To pan Hołownia zresztą, marszałek, dobrze wyczuwa, bo on oszczędzał pana prezesa na początku i na mównicę wpuścił i od komentarzy się powstrzymał, przynajmniej jeśli o samego prezesa jako takiego chodzi. Widział, że to za chwilę ta cienka granica pęknie, a za tą granicą jest tu czysta agresja słowna, czyli mógłby być na przykład bluzg, tak zwany. Ja nie wiem, jakie wyrazy zna pan prezes, nie śmiem przewidywać, bo mogłoby się okazać, że to kobieta
w średnim wieku z 5 dzieci, a takich wyrazów nie zna. No dobrze, to zostawmy już Jarosława Kaczyńskiego, ale zajmijmy się Prawem i Sprawiedliwością, bo jak sądzę, na notowania partii nie ma dobrego wpływu pan prezes w tej chwili, a przynajmniej te jego wypowiedzi, co zresztą no, dość wyraźnie widać w ostatnich badaniach opinii publicznej. Wczoraj no, koszmarnie bolesny spadek sondażowy Prawa i Sprawiedliwości. No i znowu poniżej 25%, co nie miało miejsca od nie wiem ilu lat. I zaraz pan prezes krzyknie sfałszowane, sponiewierane, cała rzeczywistość przeciwko nam, jedynym sprawiedliwym. No, no i uprze się przy tym. Upór jest też tutaj taki bardzo okej, okay, ale obok Jarosława Kaczyńskiego w tej partii jest mnóstwo ludzi. Czy tak. Pani zdaniem ci ludzie już zaczynają zauważać, że pan prezes nie działa na ich korzyść? Ale oczywiście, że zaczynają, bo tam, gdzie kończy się jedna zła emocja, zaczyna się dość często inna, też zła emocja, ale taka przytomniejsza, którą można wyrazić, o Boże, co ja zrobię, bo przecież PiS mi przyszłości nie da. Żadnego, że tak powiem, papu nie będzie, bo to tak, spółki Skarbu Państwa się pokończą, no z natury rzeczy nie oni rządzą. Inne możliwości tak zwanych fuch się pokończą i co? I co? I pójść do pracy za 3-4 tysiące, jak to jedna pani poseł, wtedy jeszcze chyba nie poseł, krzyczała, w każdym razie kobieta, brzydko, że za 6 tysięcy to tylko idiota pracuje w tym kraju. To chyba Elżbieta Bieńkowska była wtedy. Ja nie chciałem tego powiedzieć. Ale to trzeba nie, być, pani wolno, trzeba sprawę, to jest pani sprawę uczciwie stawiać. Także, to była ministra rozwoju za czasów rządu Donalda Tuska. Na szczęście krótko, profesor. Ale ona sprawę właśnie postawiła jasno. I ta refleksja przychodzi, to jest jedno. No i drugie, w PiS-ie też, to duża partia. Są ludzie nieco przytomniejsi, którzy nagle zaczynają to słyszeć, że droga podyktowana przez prezesa, droga tonacji rozwiniętej inwektywy, ja to sobie tak nazywam, prowadzi donikąd. Że to ślepa uliczka jest i że sam prezes może sobie tak jak gdyby zostać w tym kokonie własnych emocji i własnych, acz nietrafnych rozpoznań świata. Dlaczego nietrafnych? Nietrafnych o tym zaraz, ale to prezes. Wie pani, to tu troszkę działa, zacytuję klasyka. Prezes się jakoś wyżywi. Tak zwana reszta, no oni żyli pod hasłem, ale my nie zginiemy, bo nie, bo tak działa emocja. Jak to nie zginiemy, skąd wiesz? Bo nie! No i nagle przychodzi ten poziom ratio, jakaś logika, no dobra, rany, ale gdzie ja do pracy chodzić będę? Pan marszałek Hołownia nie bez przyczyny mówi, no dobrze, jak już tak tego parlamentu nie ma, twierdzicie razem z prezesem, no to wypłat nie będzie. No bo przecież instytucja, nie jesteście posłami, skoro nie ma Sejmu. Dokładnie, nie posłami, nie ma za co, i nie ma za co płacić. A to troszeczkę wyhamowuje, bo bardzo wielu posłów, o czym przypominam, naprawdę nie miało posad lorda, tylko posady wicelorda, zanim przyszli do polityki i zasiedli. Pani profesor, wiele rzeczy przed nami, więc muszę niestety troszeczkę przyspieszyć. A propos kondycji PiS-u, czy pani zdaniem, jeżeli to tak będzie wyglądało, to PiS ma szansę wygrać się wybory samorządowe, albo przynajmniej spróbować stanąć w szranki? Takie poważne. Już przyspieszam. Gdzie nie gdzie, pewnie tak. Mhm. Ale to nie będzie taka wygrana, o jakiej marzy pan prezes i jego najbliższe otoczenie. A jak się pani podoba kandydat na prezydenta Warszawy, pan Tobiasz Boheński? Podoba w kontekście politycznym, rzecz jasna, o nic innego nie pytam. Chociaż mówi się, że jest przystojny, wysoki. Dobrze, ale to jest wielki nikt w kontekście politycznym. Po prostu też mu się dopiero przyglądam, tak jak i inni warszawiacy. Naprawdę to jest biała tablica, wielki nikt. To się już powinien zaczynać jakiś taki marketing, który no zaczyna, by... zaczyna gdzieś tam w internecie. Tak, no ale no gdzieś tam. Tylko wie pani, to jest tak, że zanim się tak oswoi elektorat z politykiem i przekona go, że to jest polityk z pierwszych stron gazet i z pierwszych rzędów politycznych, to musi potrwać. A to już wcale nie ma dużo czasu. No pani profesor, tylko warszawiaków, a właściwie historycznie rzecz biorąc warszawian, gdybyśmy tak mieli już dobrze, nie będzie sięgać, to no, nie przekona chyba, że kandydat na prezydenta ich miasta, umęczonego historycznie, od roku mieszka w tym mieście.
I urodził się, wykształcił, pracował w innym mieście, w Łodzi. Zresztą pozdrawiamy Łódź, wspaniałe miasto. No. Co to jest za pomysł, żeby wystawiać tego typu kandydata w tak specyficznym miejscu, jakim jest Warszawa? Wie pani, jestem tak zdumiona, że jeszcze nie umiem odpowiedzieć. Natomiast już to, co widzę, to wygląda tak, jakby sobie PiS Warszawę odpuścił. I jakby to miało być tak... No bo i tak wie, że tutaj nie wygra. No, kto wie, to zależy, kto tam poprowadził te szeregi. Kontynuując pani, tak. Pani myśl. Więc i to nie tylko Warszawa. Ja mam wrażenie, że tam jest jakiś pomysł dziwaczny trochę, ale tak mi to wygląda, że PiS odpuścił duże miasta, gdzie i tak nie wygrywa. Że cała kampania pójdzie na średnie miasta, miasteczka. Tak zwany teren. Teren wygrywa wybory, zwłaszcza samorządowe. Pojawia się pytanie, pani profesor. Tak. Bo nie wiem, czy pani widziała plakaty wyborcze. Bez logo PiS, są bez loga PiS. Tak, i to dlatego mówię. Pan Schreiber nawet. Tak, że tam jest jakiś pomysł marketingowy. Są trochę w PiSie, a trochę nie są. Nie wiem, jak to traktować. Wstydzą się partii, czy... Wolą nie, jak gdyby, nie ruszać tego tematu. Że no są w PiSie, jak już ich zapytać, ale wolą nie iść z tym na sztandarach, co też jest znaczące. Ale to świadczyło o tym, że nie mają zbyt wysokiego mniemania o intelekcie wyborców. Bo nie mają. Ja przepraszam wszystkich. Wie pani, dobrze, no strasznie mnie pani w tej chwili ugotowała. Nie, ale to pani dobre prawo. Ale za to ja muszę odpowiedzieć. Nie. I to znaczy, rzeczywiście nie mają wyborców za szczytowe intelekty. To brzydkie, ale prawdziwe. To jest szkoła Kurskiego Jacka. Głupi lud to kupi. Ciemny. Ach, ciemny lud. Ciemny lud. No to na jedno wychodzi, tak to było, bo ciemny ale wychodzi to na jedno. Chyba gorzej, prawda? Tak. Bo to już głupi do sześcianu, czyli ciemny. Natomiast nie. To jest raczej baza taka. Człowiek jest skąpcem poznawczym, myśli na skróty. Rzeczywiście tak jest, bo wśród takiej ilości informacji, tych bitów informacyjnych, jakie mamy w dobie mediów i internetu. I jak dodać do tego, że jeszcze mamy własne sprawy, które też trzeba jakoś pozałatwiać, prawda? Bo jakoś trzeba żyć, panie premierze, jak żyć. To, że jak gdyby bardzo po wierzchu słucha różnych przekazów. Na tym, że, czyli coś mocnego trzeba dać i od tego będziemy się odbijać. Od na przykład PiS, któremu skończył się rzeczywiście mit smoleński, no już wywietrzał. I chciał drugiego, tylko bardzo nietrafnie wybrał bohaterów tego mitu, mianowicie panów Wąsika i Kamińskiego. No oni może i mają jakieś zalety, ja nie widzę, ale ja się mogę mylić. Natomiast na pewno na bohaterów narodowych się nie nadają. To jest nietrafny wybór, ale już usiłowano. Przecież zrobić patriotów męczenników, którzy tak walczyli z tą jakąś mafią o właśnie tych złodziei i tych bandytów, co to się nawet i mogą posunąć do zabójstwa z tym swoim tuskim agentem niemieckim na czele. Tak walczyli chłopcy. No to do IPI. Proszę zauważyć, że tą linią pan prezydent, który też zdrowo tutaj narozrabiał, to inna sprawa, nie tylko ułaskawił, ale jeszcze w obliczu kamer w pałacu tulił do piersi własnych. Jak synów. Prawda? Jak synów. No, no, tylko tyle, że powtarzam, bohaterowie chybieni i to już nawet w PiSie widać. Prezydent też zresztą traci według badań na takim, a nie innym postępowaniu. Nie może zyskać, bo pan prezydent, proszę wybaczyć, bo przerwałam. Proszę, proszę do kropki. Bo tak. Najwyraźniej rysuje się taka tendencja psychologiczna, że gdyby zapytać, zaryzykuję to tu pani, czego Polacy oczekują, bo tego nie ma, a tego chce się jak powietrza? Konsekwencji. Od swojej władzy konsekwencji. Bądź konsekwentny byle jak, ale bądź. I trzeba powiedzieć, że tutaj to Platforma trafiła w punkt, bo pan Bodnar czy pan Sienkiewicz, oni nie epatują mediów, tam nie kotują się w żadnych tłumach pod różnymi tam miejscami, gdzie widać pisowców prezesa et consortes, oni konsekwentnie robią swoje. To prawda, czasami jadą po bandzie, też mam świadomość, ale oni konsekwentnie porządkują. I to się musi podobać, to na dłuższą metę po prostu musi się
się, a pan prezydent, no o wszystko pana prezydenta dzisiaj posądzić można, ale nie o konsekwentną postawę, no już na dobrą sprawę w jakiejkolwiek sprawie. A propos języka polityki, od którego zaczęłyśmy, no to słów kilka też o panu prezydencie, no bo pan prezydent ostatnio, no sam sobie stwarza problemy, mam takie poczucie, i z tych swoich publicznych wypowiedzi musi się ciągle tłumaczyć. A wiadomo, że coś robi się źle w polityce, jeżeli swoje wypowiedzi trzeba później tłumaczyć. Że nie o to mi chodziło, nie to miałem na myśli, zostało wyrwane z kontekstu, etc. Tak. Teraz znamy te wszystkie sprawy. Z czego wynika, pani profesor, ta sytuacja, w którą prezydent sam się wpędza poniekąd? No przykro mi, z takiej chwiejności podszytej lękiem. Pan prezydent jest bardzo niepewny i decyzji, chciałam powiedzieć własnych decyzji, ale właśnie one nie własne. I one dość często się jeszcze nie zinternalizowały u pana prezydenta, że coś ma zrobić i zgodził się, że ma zrobić. Źródło jest na Nowogrodzkiej, ale wcale nie jest przekonany do tego, co mu zrobić polecono. I to widać, to wszystkimi szwami wyłazi. No a każdy człowiek jako tako się szanujący musi się czuć źle w takiej roli. Pan prezydent ciągle w niej występuje. I druga sprawa, przykro jest mi to powiedzieć. Boże, tak podpadnę, że już tu długo nie zagoszczę. No niestety infantylizm wychodzi. No pan prezydent jest troszeczkę chłopcem w krótkich majteczkach, dobrze zaryzykuję, wcale nie troszeczkę, większe trochę. I to jest nawet to. Oj, ty! Bo już... Ale mina bardziej jest, powinna być taka... A to różnie, poważnie, ale taka... pan prezydent nie zawsze ostatnio kontroluje. Zwrócił minę. Uwagę, że nadęta. O, to chyba profesor, pan doktor Oczkoś mówił o tym, że taka nadęta. Tak to wygląda, z tym, że to jest podszyte lękiem. Bardzo często ktoś, kto wygląda jak właśnie osoba nadęta, wyjątkowo pewna siebie i taka, oj, ja wam tu pokażę, tak właśnie wygląda. Natomiast lęk leży u podłoża. Pan prezydent też jest bardzo niepewny. Widać, że nie do końca godzi się z tym, co mu, masz przykre, polecone jest zrobić i wykonać. Nie czuje się w tym dobrze. No i tak się obija od ściany do ściany i dalej nie czuje się z tym dobrze. No bo człowiek, który rano mówi, nie ułaskawię, bo już raz ułaskawiałem i bu, i pan ma stalerek za nim chodzi, nie, pan prezydent w życiu. I się okazuje, że już wieczorem albo następnego poranka i to jakież uzasadnienie. No mogliby przynajmniej panu prezydentowi pomagać. No ma tych doradców iluś tam, prawda? No nie mało. Uzasadnienie na prośbę pań. Przepraszam, wszyscy osadzeni na ogół mają żony. No niech będzie, że połowa tylko ma żony. I one niekiedy są w bardzo ciężkiej sytuacji, w tym bytowej. A mężowie siedzą, prawda? No to jest żadne uzasadnienie. Tam stoją te panie, takie jedna duża, druga mała, tak troszkę kabaretowo. I to jest żadne uzasadnienie. I jeszcze jedno. Przecież są też rzeczy, o których się nie mówi. No to my powiemy. Przecież tam ich czterech siedzi za to samo. Dwóch gdzieś siedzi, nawet nie wiemy, jak się nazywają. Tak. Pewnie też mają żony, może mają dzieci. Prawda? I nawet i cisza, i nawet ci panowie, wstyd, drodzy panowie, to się chce powiedzieć. Gaspada Junkierakiem wybyli wciera, bo nawet oni nie pamiętają, że przecież nie tylko o nich dwóch tu chodzi. Brzydkie, brzydkie, paskudne. No ale przecież to tak jest, prawda? Czyli tylko oni dwaj, no bo to oni mieli być bohaterami tego mitu, który się nie udał. Ale no tak to wygląda, więc i pan prezydent z tą świadomością, że to wszystko jest takie, no młody człowiek powiedziałby dęte zwyczajnie, albo na rympa urobione. Nie może się czuć dobrze, żaden poważny człowiek nie może się czuć dobrze wtedy, kiedy zaczyna podejrzewać, a pan prezydent już zaczyna podejrzewać, stąd ten lęk i irytacja od razu, powtarzam, agresja, że nie traktuje się go poważnie. Pani profesor, to teraz jeszcze jedna sprawa. Przeskakujemy już ze środowiska prezydenckiego środowiska do środowiska parlamentarnego, bo no, duże społeczne emocje teraz też budzi kwestia rozliczeń, których się Polacy w dużej części domagają. Jednym z elementów tych rozliczeń są komisje śledcze. Niektóre już pracują,
niektórzy politycy, bardzo ważni politycy PiSu już zeznawali. Zeznawał pan Sasin, zeznawał pan Soboń, zeznawał pan Dworczyk w tym tygodniu. I wszyscy mają taki jeden pomysł, mam wrażenie, proszę poprawić mnie, jeżeli się mylę, na zaprezentowanie się przed obliczem komisji, czyli to jest amnezja połączona z takim, szukam dobrego słowa, może pani mi pomoże, takim ironicznym uśmiechem, taką próbą pokazania, że ja was nie traktuję poważnie, że przychodzę, bo muszę, ale co wy mi możecie, no przecież to tak w ogóle nie powinno wyglądać. Dobrze odczytałam? Tak. Ten język ciała? Amnezja, lekceważenie, no, brak szacunku, bo ja już tego nie chcę nazwać inaczej, bo musiałabym rzeczywiście nazwać to bardzo mocno. Tak, oczywiście, że dobrze pani, tylko widzi pani, o ile rzeczywiście pan Dworczyk widać, że to jest gracz, bo to jest inteligentny człowiek. Bardzo. I gracz radzi sobie świetnie w tej roli. On faktycznie wytrzymuje tę rolę, tak nie pamiętam. No tak się zdarza, że człowiek nie pamięta. Pod tym jest oczywiście de facto, on mówi, i co mi zrobisz? No ja twojego palta nie mam i co mi zrobisz? To naprawdę sytuacja z dowcipu o szatniarzu. Pan Dworczyk świetnie to wytrzymuje, o tyle na przykład pan Sasin już nie. I tak się gubi, że no naprawdę, aż mi go żal, chociaż on jest... Może najlepiej zrobił pan Soboń, który odczytywał chyba 130 ileś razy, no, albo 124, ktoś to policzył, to oświadczenie, tak, że on nie ma nic do powiedzenia, znaczy wszystko, co miał do powiedzenia, powiedział w oświadczeniu, tak, coś takiego. I co notabene było już nudnawe, bo to była gra w pomidora, z kolei tak, pan Soboń krzyczał pomidor. No widać, tak sobie to wyobraził, albo ktoś mu poradził, krzycz pomidor, jak już widzisz, że sytuacja jest ciężka. Pani profesor, a czy z takiego punktu widzenia teatru politycznego komisje śledcze są pani zdaniem dla wyborców cały czas, użyję takiego potocznego sformułowania, sexy? Tak jak były kiedyś? Pamiętamy komisję Rywinowską, pamiętamy komisję Orlenowską, pamiętamy nawet komisję do spraw afery hazardowej. One cieszyły się rzeczywiście ogromnym zainteresowaniem. Czy pani zdaniem, dziś powtórzę, są sexy te komisje jeszcze dla wyborców, czy nie? No i może jeszcze przez chwilę będą, ale po pierwsze jest ich za dużo. Wyborca się już gubi, ile tego może to być. To kiedy, z kim i tak dalej. Poza tym za dużo informacji, za dużo bitów informacyjnych tworzy chaos, a ten chaos wprowadza człowieka w dysonans poznawczy, czyli albo ja nie mogę się w tym rozebrać, albo oni już tak... kręcą. No pani to ładnie nazwała, dziękuję, że to się nie ma w czym rozbierać, to jest i już się słyszy. Jedna granda ta sama, jedna banda, to wszystkich ich powsadzać. Za chwilę będziemy to słyszeli, bo rzeczywiście ku temu idzie nadmiar. Ja tak czy inaczej mam wrażenie, że opanować się to da tylko spokojem pana Bodnara, któremu kibicuję. I mam nadzieję, że on coś w tym naszym Ministerstwie Niesprawiedliwości wreszcie poustawia ładnie. I taką konsekwencją na przezywanego, nie wiem dlaczego to ma być inwektywa, pułkownika Sienkiewicza, który mówi niewiele, natomiast rzeczywiście idzie do przodu jak taran. I no to nawiązujemy do tej konsekwencji, o której tam pani tam u siebie porządkuje, tak. Pani profesor, ja pamiętam, jak my ostatnio spotkałyśmy się tutaj w studiu, jeszcze był doktor Oczkoś, który zwrócił uwagę i pani się zgodziła z tą jego tezą, że no, rząd też jednak zaczyna popełniać błędy, chociażby błąd komunikacyjny. Pamięta pani, jak tak, o tym rozmawialiśmy? Za chwilę mamy dwumiesięcznicę rządu Donalda Tuska. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, rzecznika rządu nie ma. Pytanie, czy on jest potrzebny, czy nie? I jak pani ocenia tę strategię komunikacyjną? A przecież problemów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I pani, ja niestety z bólem to powiem, nie widzę strategii. Nie widzi pani. Są mniej lub bardziej udane wystąpienia, to na pewno. I to zależy, kto występuje, ale takiej jednej linii strategii nie widzę. Na przykład bardzo brakuje w tej chwili pana premiera. Ja mu życzę przyjemnego urlopu. W niedzielę spotyka się z wyborcami. Tak, kiedyś obiecane musiał. Spotkania z wyborcami się zaczynają. Kiedyś musiał i to się nawet ładnie daje wytłumaczyć, że jego wytrzymałość nerwowa jest też ograniczona. Jak, no przecież jest tylko człowiekiem i to pewnie powie.
jak znam życie. No na bank możemy trzymać bukmacherkę, że pan premier powie, że musiał odskoczyć, bo rzeczywiście mogłyby mu nerwy polecieć, a premierowi nie przystoi, żeby mu nerwy publicznie poleciały i że niech po tej drugiej stronie już zostaną różne nieodpowiedzialne wypowiedzi i zachowania. I mogę się założyć, że jakiś taki przekaz i słusznie będzie. Natomiast jednej strategii nie ma. Oni naprawdę powinni to trochę ogarnąć, jeśli rzeczywiście chcą wygrać i wybory samorządowe, a chcą bardzo, bo de facto to ten teren, to właśnie władze średniego szczebla mają na wiele rzeczy wpływ. Zwłaszcza te samorządowe, bo jeśli jeszcze pójdą na samorządy pieniądze unijne, no to taki prezydent miasta średniej wielkości to będzie finansowy maharadża. Więc wracając, nie widzę tej strategii i bardzo nad tym boleję. Szkoda, że tak się dzieje. No może rzeczywiście, widzi pani, teraz chciałam być nieuczciwa, to będę uczciwa. Bo chciałam powiedzieć tak, może rzeczywiście to szybko bardzo i wiele rzeczy do załatwienia, to oni tego nie ogarniają, ale muszę powiedzieć prawdę. Nasi politycy, generalnie wszyscy, bo przykład idzie z góry, lekceważą porady takich myszek Miki, jak ja, czy mój kolega pan Oczkoś. Co tam wy wiecie, my weźmiemy, pójdziemy, zrobimy, powiemy, no i co? A szkoda, bo pani redaktor świetnie wie, jak bardzo konsekwentny przekaz i ten werbalizowany, i ten, który idzie niewerbalnie, bo wynika z zachowań, doboru słów, reakcji różnych otokich, na przykład pan prezydent był bardzo niedobrze. I po prostu, jak bardzo to jest istotne, niestety niedoceniane. Polityk po prostu wie wszystko. To już na koniec niestety, pani profesor. Jeszcze jedna sprawa. No masz, wyrzucają mnie sprzed kamer. Nigdy w życiu. Proszę się nie martwić, zaraz umówimy kolejny termin. Pani profesor. Tak? Rada gabinetowa. 13 lutego, przyszły tydzień. Prezydent zaprosił 13 na 13 i dał czas, żeby się przygotowali. Takie słowa były. Czego pani się spodziewa po tej Radzie Gabinetowej i czy otwiera pani już popcorn? Nie. Spodziewam się niewiele. O! No bo czegóż się mogę spodziewać, że się jakoś porozumieją? Nie, no to chyba raczej nie. To, prawda? No to sama pani mówi. No, że ileś tam słów, być może niepotrzebnych, padnie, to no, no możliwe. Albo będą udawali podczas tej rady, że właściwie nie wie, no niby o wszystko chodzi, tylko nie artykułuje się tego, co najistotniejsze. No i przede wszystkim ja jestem ciekawa, kto na tą radę przyjdzie. Bo od tego też bardzo wiele zależy. No ministrowie i premier. No tak, ale czy wszyscy przyjdą? To po pierwsze. Okej. I tak. Ale kogoś konkretnego pani ma tu na myśli? No ja jestem ciekawa, czy tam będzie jakaś reprezentacja dzisiejszej opozycji. No tak to łagodnie nazwę. Bo to no, ale nie może być. Tak. No przecież Rada Gabinetowa to jest prezydent i rząd. Tam no nie ma, to nie jest, bo zaraz, nie, mamy Radę Gabinetową, tak, i to jest inne ciało. Ja nie tam nie ma miejsca dla opozycji. Tak, ja nie powiedziałam w sensie osoba. Aha, że pani uważa, że w ogóle taka sytuacja może mieć miejsce, że będzie jakaś niespodzianka ze strony prezydenta, tak? Może. W tym tak sensie. Właśnie uważam. Aha, to nie zrozumiałam. Tak, tak właśnie uważam i bo tam, gdzie nie może wejść pan prezes Kaczyński, ktoś pełni jego obowiązki. Na komisjach, na razie to pan Sasin chyba zresztą nieudolnie, a w takich no i sprawach, w których można, no niestety pan prezydent, który okazuje się być jednak z krwi i kości pisowcem, niezależnie od tego, co tam. No ale premier oświadcza. Już zapowiedział, że z takim no, sporym materiałem do pana prezydenta się uda. Pewnych już wstępnych wniosków po audytach w różnych miejscach, chociażby jeżeli chodzi o kwestie związane z centralnym portem komunikacyjnym. Nie sądzę, żeby prezydent był zaskoczony czymkolwiek, prawda? Czy może być? Nie, chyba nawet zresztą pan premier Tusk nie chce pana prezydenta zaskakiwać, chociaż mógłby. Ale to też ciekawostka, bo to zależy, co tam te komisje wybadają. Jest jeszcze tych kilka dni,
a tam wyskakują takie postaci i takie sumy i takie decyzje i zachowania towarzyszące, że to aż się prosi przed kamery. Więc bardzo możliwe, że jakaś ciekawostka pana prezydenta mocno zdenerwuje. Nie wykluczam tego. No, w środę wszystko się ale okaże. Natomiast proszę zauważyć, że to już się ładnie zaczyna. Bo dlaczego ja tak starałam się delikatnie, pani redaktor zrozumiała. Dziękuję. Bo dlaczego 13? No bo koalicja 13 grudnia, no wiadomo. A poza tym no, 13, no bo 2 miesiące od zaprzysiężenia. No i nie, no i 13, bo o 13, wiadomo, że 13 jeszcze jest bardziej tak, że po pierwsze to pech, a po drugie to kiedyś stan wojenny tak. 13 grudnia. Cały czas to skojarzenie no wiadomo. Odgrzewają. To już nawet nie jest kotlet odgrzewany. To już się, naprawdę ta potrawa już się do niczego nie da. Ale jest. Bo dlaczego nie 6? Przecież rocznica okrągłego stołu. To by ładnie było. Nawet by mogli nawiązać, że kiedyś, kiedy była taka potrzeba, dwie frakcje, które były zdecydowanie różne, pan się Andrzej dogadały. Jego środowisko jakoś niespecjalnie szanują chyba teraz tamto wydarzenie historyczne. W ogóle nie szanują. No właśnie, ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Bardzo żałuję. Niestety musimy kończyć, ale nie zapomnimy o tym. Następnym razem bardzo chętnie, bo rzeczywiście jeszcze szczególnie w obliczu teraz tych propozycji resetu konstytucyjnego prawda? I tego okrągłego stołu, to jest ale bardzo to było ciekawe. Ale to byłoby ładne otwarcie, że panowie... Już tak. Nasza historia pokazywała, że w każdej sytuacji, jeśli się bardzo chce, dogadać się można. I wtedy ta rada rzeczywiście coś by uradziła być może, ale ja nie wieszczę, no przykro mi. To ja jeszcze... Ale ja mogę nie mieć racji. Na koniec mam informację dla wyborców, szczególnie wyborców Konfederacji. Okazuje się bowiem, że na jesieni, drodzy państwo, odbędą się prawybory w Konfederacji w sprawie kandydata na prezydenta. Współprzewodniczący Sławomir Mentzen poinformował dzisiaj, że na jesieni odbędą się prawybory, które wyłonią kandydata Konfederacji w wyborach na prezydenta i zapowiedział, że prawdopodobnie w tych prawyborach wystartuje. Oczywiste. Albo pan Mentzen, albo pan Bosak. Nie, Mentzen albo Bosak. A który byłby lepszy z perspektywy Konfederacji i jej wyborców, pani zdaniem? Taki Mentzen czy Bosak? To znaczy, który byłby, to ja bym musiała teraz zacząć im doradzać, gdybym miała tam wziąć posadę. Kto miałby większą siłę przebicia? Wolałabym prowadzić Bosaka, bo jest, szybko się dość uczy, jest bardzo giętki, bardzo elastyczny, aż dziwnął tak młodego człowieka. Tak. Jest inteligentny i przede wszystkim przygotowany, on jest oczytany. I to widać, że natomiast o panu Mentzenie wiem mniej. To może teraz czas na Mentzena. Więc... Widzi pani kolejny tak. Wątek do naszej ja następnej dyskusji. Ja mogę uzasadnić, dlaczego, ale wie pani, to tak jest, że jakby tak było w tym życiu, jak ja bym wolała, to już dawno w Polsce byłoby wszystko poukładane. Pani profesor. Jako żywo. Tak jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Już mam nadzieję, że niedługo się ponownie spotkamy. Wyrazy uwielbienia od widzów przekazuję. Naprawdę? Bo pani profesor, wchodząc do studia, powiedziała, że ja tutaj jakieś nieszczere komplementy. Nie, komplementy są zwykle piękne. Ale naprawdę... I jak zwykle to jest nieprawda, no. Naprawdę tutaj widzowie, pani profesor, bardzo to wiele ciepłych słów. Ogromnie dziękuję, jeśli tak rzeczywiście jest. Czuję się zażenowana i pochlebiona. I no miło mi, widzimy się niedługo. I widzimy się niedługo. To przybędę niezawodnie. Dobrze, bardzo się cieszę. Doktor Ewa Pietrzyk-Dzieniewicz, dziękuję za dziś, dziękuję pani bardzo. Doktor. I dziś kończymy już w danie Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo państwu dziękujemy za cały ten tydzień i wracamy do państwa oczywiście w poniedziałek o godzinie 9:07. Spokojnego, dobrego weekendu dla państwa. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Karol Plewa. Kłaniamy się i cała ekipa oczywiście także państwa pozdrawia. I ja całej ekipie także bardzo dziękuję za ten tydzień. Teraz już raport i Tomek Walczak. Do zobaczenia w poniedziałek.